Dzień dobry. W sieci można znaleźć bardzo dużo filmików przedstawiających występy muzyków w czasie różnych imprez rycerskich. Te zespoły bardzo chętnie nazywają się zespołami muzyki dawnej bądź muzyki średniowiecznej. Zadziwiające jest dla mnie to, że ludzie, którzy dbają w najwyższym stopniu o autentyczność stroju czy uzbrojenia, o to, żeby wszystko było zrobione z właściwych materiałów, ręcznie uszyte według odpowiedniego wzoru, kiedy przychodzi do odtwarzania muzyki, wykazują się daleko posuniętą nonszalancją. W rękach takich muzyków można bardzo często zobaczyć współczesny turecki saz, irlandzkie buzuki, mandoliny, różne instrumenty, które z muzyką średniowieczną mają tyle mniej więcej wspólnego, co współczesny fortepian, czy nawet gitara elektryczna. Chciałbym Państwu dzisiaj pokazać pewną alternatywę dla takich rozwiązań. Będzie to instrument, który dużo bardziej do muzyki średniowiecznej by się nadawał. Jest to citola, jeden z części używanych w XIII i XIV wieku instrumentów szarpanych. Budowałem ją według ikonografii właśnie XIII-wiecznej oraz pewne rozwiązania zaczerpnąłem też z jedynego zachowanego instrumentu tego typu, który znajduje się obecnie w British Museum. Jest to XIV-wieczna citola, pięknie wykonana, niesamowicie rzeźbiona, wykonana z drewna bukszpanu. Charakterystyczną cechą tych instrumentów było to, że ich korpus był rzeźbiony w jednym kawałku drewna z takim osobliwym zwężającym się pudłem rezonansowym, właściwie obniżającym, można powiedzieć, czyli zmniejszającym swoją wysokość do końca. Drugą charakterystyczną cechą jest to, że szyjka citoli jest taka też niezwykłe ma rozwiązanie techniczne, mianowicie ma taki otwór, taką dziurę, w którą grający wkładał kciuk. Ten instrument jest wykonany z jaworowego drewna. W grubym klocu wyrzeźbiony jest cały ten korpus. Na to jest naklejona płyta, lekko wygięta, także jest troszeczkę wypukła. W płycie rezonansowej znajdują się trzy rozetki, dwie malutkie oraz jedna większa. Ta większa jest wykonana z drewna gruszy i podklejona dwoma warstwami czerpanego papieru, takiego wysokiej jakości papieru, w którym wycięte są te takie mazurki, ozdoby. Ta citula akurat jest czterostrunowa, bardzo często też były rozwiązania trzystrunowe, właściwie trzychórowe, można powiedzieć, trzy chóry zdwojonych strun. Tak jak już mówiłem, tego typu instrumenty znacznie lepiej by się nadawały do odtwarzania muzyki średniowiecznej niż tureckie czy jakieś inne. Według źródeł citola była strunowana strunami jelitowymi. Tutaj zastąpiłem je odpowiednikami syntetycznymi. Czasem też można spotkać citole, które są wyposażone w struny metalowe. Być może nie jest to do końca szczęśliwe rozwiązanie, ponieważ technologia produkcji tak cienkiego drutu, który nadawałby się na struny do citoli, rozwinęła się dopiero w drugiej połowie XIV wieku, więc prawdopodobnie te wcześniejsze jednak były strunowane jelitowo. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego instrumentu oraz innych z moich pracowni, proszę pisać pod adres instrumenty@odwa.pl.